przerwali nawet na całym świecie, prawda? Także życzę miłych wrażeń. Słuchamy. Może ta wiemy się pochwali w tak, imieniu tego kursu, tak? Nie wiem, jak. To witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Jak już Pani Dyrektor wspomniała, trochę jeszcze. Obecnie mam w planach wyjazd za tydzień do Grecji na międzynarodowy konkurs. I z tej okazji chciałabym po prostu Państwu zaprezentować tak cały mój repertuar, który będę tam grała. Mam nadzieję, że to wyjdzie i że Państwu się spodoba. Mam taką prośbę jedynie, żeby wyciszyć telefony, kto jeszcze tam nie wyciszył, żeby po prostu nic tam nie przeszkadzało. O 10 też grałam recital przed uczniami gimnazjum naszego i powiedziałam, żeby wyciszyli telefony, wszyscy wyciszyli pięknie, ładnie i nagle zegar zaczął wybijać godzinę 10. Mam nadzieję, że ta sytuacja taka się nie zdarzy, bo nie mamy zegara. Ale i tak proszę o wyciszenie telefonu. Także zapraszam do wysłuchania i życzę miłego odbioru. Jako pierwszy utwór zagram romantyczną opowieść, taką fantazję El Delirio, co w tłumaczeniu na polski znaczy majaczenie. Jest to utwór z epoki romantyzmu, czyli około XIX wiek. Ale przede wszystkim opiera się na technice tremolo, czyli takiej technice gitarowej, która polega na powtarzaniu tego samego dźwięku. No, myślę, że Państwo to zauważycie bardzo szybko. Zapraszam do słuchania Nedelio. Antonio Campi. Thank you.
bardzo znanych koncertów na gitarę. Koncert Darren West był ślepy od dzieciństwa, którego się z niepełnosprawnością ze ślepotą. A mimo to dożył sędziwego wieku, 98 lat. Przeżył i skomponował takie utwory, które są po prostu grane na wszystkich scenach koncertowych i po prostu znane przez wszystkich muzyków, nie tylko przez muzyków. Jego utwór teraz zaprezentuję, będzie to Enno Strigales, czyli w tłumaczeniu na polski Na polach pszenicy. Jest to utwór z takimi smaczkami flamenkowymi, energiczne, energiczniejsze na pewno niż poprzednie. Zapraszam, Enno Strigales. Thank you.